Cześć wszystkim tutaj Julian. Witam ciebie na kanale Krypto Raport w zupełnie nowej serii, gdzie raz w tygodniu będziemy analizować rynek kryptowalut od strony danych fundamentalnych, danych technicznych, ale przede wszystkim od strony danych on-chain. Dzisiaj mamy 28 sierpnia i Zaczynamy od kilku dni, od kilku tygodni na rynku kryptowalut jest naprawdę gorąco, także tutaj należy być naprawdę, naprawdę uważnym na dane fundamentalne, na dane techniczne i na dane przede wszystkim on-chain. Również i po to właśnie analizujemy, rozpoczynamy naszą analizę od tego to narzędzia, narzędzia Maximus, gdzie co 6 godzin otrzymujemy raporty on-chain. Co 6 godzin otrzymujemy raporty on-chain ze zmiany rezerwy Bitcoina i rezerwy Stablecoinów w ostatnich 6 godzinach i w ostatnich 24 godzinach. I zwróćcie uwagę, że tutaj w zasadzie za dużo się nie dzieje. Tutaj mamy sytuację taką, gdzie lampki pojawiają się żółte oraz pomarańczowe. Żółte to oznacza w miarę ok. Pomarańczowe oznacza bądź ostrożny, bądź uważny. Gdzie jeżeli zapali się czerwona lampka, to jest sygnał na to, że prawdopodobnie nastąpią spadki. Tak jak na przykład tutaj. Zapaliły się lampki na czerwono, bardzo duży wzrost y, rezerwy Bitcoina, który potem okazał się w, de facto fałszywym wzrostem, a i tak nastąpiły spadki do 40 842,5 tysiąca, w związku z czym i tak nastąpiły potem spadki, mimo wszystko to były spadki bardzo krótkie, y, krótkoterminowe. Y, i natychmiast, natychmiast odkupienie tych spadków, ale zwróćcie uwagę, że tutaj w ciągu ostatnich dni, no, nie ma, nie, nie ma za dużych zmian, nie ma za dużych zmian, tutaj zmiany na poziomie rezerwy 1 setna procenta, 3 setne procenta w rezerwie Bitcoina w ciągu 6 godzin to są naprawdę niewielkie zmiany, 1 dziesiąta to są już stosunkowo stosunkowo duże zmiany tak naprawdę 15 setnych procenta, 20 setnych procenta. tutaj już są zmiany, na które należy uważać, w przypadku rezerwy stablecoinów, zmiany na poziomie 1 to są zmiany można powiedzieć standardowe natomiast są to zmiany na tyle silne jeżeli mówimy szczególnie na plus wzrost rezerwy stablecoinów, jeżeli tutaj byłby wzrost rezerwy stablecoinów plus 1%, to są zmiany, które są w stanie odkupić dołki i spowodować zakończenie spadków i rozpoczęcie wzrostu. Zmiana na poziomie plus 1%, 1%, 2, 3, 4, 5, nawet 10% też się takie zmiany pojawiają. Więc to narzędzie. Poje... Pokazuje nam zmiany właśnie w rezerwie bitcoina i stablecoinów cztery razy na dobę, no dzięki czemu po prostu możemy ten rynek analizować tak świadomie, nawet jak jesteśmy gdzieś tam w restauracji na mieście być cały czas pod kontrolą, ale zwróćcie uwagę teraz na szerszą perspektywę. Mamy tutaj cenę Bitcoina z ostatnich kilku lat, to jest ta pierwsza hossa, 2013 rok i tutaj mamy rezerwę. Zwróćcie uwagę, że ta rezerwa systematycznie, systematycznie rosła. Rezerwa Bitcoina na czym? Na giełdach scentralizowanych, na giełdach spot, czyli takich jak Binance, Kraken, Coinbase. Na takich giełdach ta Rezerwa Bitcoinów systematycznie, systematycznie rosła. Dopiero od niedawna ta rezerwa zaczęła systematycznie spadać. Zwróćcie uwagę, a to związane niewątpliwie było z, e, no, no, z rozwojem całego rynku DeFi e, z rozwojem całego rynku DeFi, jednakże zwróćcie uwagę na to, że. Bitcoin na ten moment no, nie jest tak popularnie trajdowany na rynku DeFi jak Ethereum czy, czy inne aktywa. To są nieliczne przypadki, w których ludzie korzystają z Bitcoina, e, wymieniając się Bitcoinem na całkowicie zdecentralizowanych i, i całkowicie peer-to-peer, -peer, można powiedzieć, transakcjach. Są takie e, przy, przypadki, da się to zrobić. Natomiast to są e, przypadki, które są e, niewątpliwie dużo rzadsze niż e, wymiana na przykład Ethereum w związku z czym tutaj nadal, nadal jeszcze rezerwa bitcoina jest, na giełdach spot jest bardzo ważnym wskaźnikiem, jest bardzo ważnym wskaźnikiem, ponieważ mówi o tym, kto, ile ktoś chce sprzedawać w danym, w danym momencie. Jeżeli ta rezerwa wzrasta dynamicznie, nagle ona wzrasta, to jest to bardzo duży znak na to, że ktoś może za chwilę chcieć sprzedać te bitcoiny, chcieć zdampować cenę, ponieważ cena już, już jest odpowiednio wysoka. Zwróćcie uwagę na rok 2013 w porównaniu do 2017 roku. Tutaj ten pierwszy taki, można powiedzieć, lokalny szczyt trzykrotność poprzedniego All Time High i później spadek o 46%. Spadek o 46% ceny, spory spadek tutaj również był zapoczątkowany wzrostem rezerwy bitcoina. I zwróćcie uwagę, mamy tutaj marzec 2021, również trzykrotność poprzedniego All Time High i spadek o 58%. Czy one były również zapoczątkowane wzrostami w rezerwie Bitcoina? No, były zapoczątkowane, słuchajcie, były, zwróćcie uwagę tutaj na ten wzrost, były niewątpliwie zapoczątkowane i powiem więcej, my yy, z rynku Bitcoina, z rynku Bitcoina, z rynku altcoinów, do stablecoinów weszliśmy właśnie tutaj przed tymi największymi spadkami, ja konkretnie również yy, do tych stablecoinów wyszedłem, właśnie analizując dane on chain. tylko uwaga, dane on chain to nie jest wyrocznie, od razu mówię, to nie są dane, które sprawdzają się zawsze i w 100%, ale niewątpliwie pomagają. Niewątpliwie pomagają, e, tak jak dane fundamentalne. I tutaj, zwróćcie uwagę e, na sytuacje, na, na zdarzenia, które działy się w połączeniu z danymi właśnie on-chain na przełomie ostatnich kilku miesięcy. Tutaj mamy rezerwę stablecoinów Bitcoina oraz cenę Bitcoina. I zaczniemy tutaj od tego wzrostu, ogromnego wzrostu rezerwy stablecoinów na giełdach scentralizowanych, który poprzedzał, to jest wzrost o... O ile procent to jest wzrost? Słuchajcie, to jest wzrost... Kurcze, słuchajcie, o 40%. O... Ogromne, ogromne, ogromne kwoty. 40% wzrost rezerwy stablecoinów na giełdach centralizowanych. Poprzedzający ten duży wzrost, ten olbrzymi wzrost ceny Bitcoina z 39 do 46 tysięcy dolarów, gdzie ten wzrost był zapoczątkowany konkretną informacją, mianowicie informacją, że Tesla rozpoczyna akceptować płatności w Bitcoinie. I tutaj nastąpiły te bardzo dynamiczne wzrosty, natomiast te stablecoiny były już na, na giełdach wcześniej przygotowane na to, żeby tego bitcoina z giełd skupować, żeby tego bitcoina skupować, ponieważ ktoś niewątpliwie miał tutaj informację, miał tutaj informację, że Tesla wypuści, że Tesla rozpocznie akceptowanie, akceptowanie bitcoinów. Zwróćcie uwagę na kolejne tutaj lokalne szczyty. Pierwszy szczyt, ja nie pamiętam tutaj konkretnej informacji, jaka była. Może mi przypomnicie w komentarzach może napiszecie. Natomiast zwróćcie uwagę, czym ten szczyt się zakończył. Ten szczyt zakończył się ogromnym, masywnym napływem bitcoinów właśnie na giełdy scentralizowane. Tutaj wzrost rezerwy o 1,5%. Słuchajcie, no, bardzo, bardzo dużo. Dalej. Wzrost rezerwy tutaj, podobnie również o 1,5% około, za rozpoczął. Te spadki, my, te narzędzia, które nas informują o tym, że rezerwa wzrasta, rezerwa bitcoinów wzrasta, my te narzędzia tutaj już mieliśmy zrobione. Dlatego ten spadek byliśmy w stanie wyprzedzić, byliśmy w stanie wyjść do stablecoinów i po prostu zabezpieczyć, zabezpieczyć zwyczajnie zyski. Zwróćcie uwagę e, dalej. Mamy kolejny wzrost rezerwy bitcoina nieznaczny, już nie tak duży, jak w tej sytuacji. Wzrost rezerwy bitcoina, który spowodował również nieznaczne spadki ceny. Dalsze wzrosty ceny były powodowane czym? Były powodowane bardzo ważnym wydarzeniem, natomiast mianowicie wejściem giełdy Coinbase na giełdę amerykańską. W związku z czym IPO Coinbase'u ludzie grali pod to wydarzenie. Cena doszła do. 66 tysięcy dolarów, z tego co pamiętam. I w momencie, gdy to wydarzenie miało koniec, dosłownie kilka godzin później, cena rozpoczęła swoje spadki. Były, były nieznaczne wzrosty rezerwy bitcoina na giełdy scentralizowane, były. Doszliśmy tutaj nawet do tej linii oporu. Jakbyśmy sobie analizowali w taki sposób, to doszliśmy tutaj do tej linii oporu. Natomiast przede wszystkim było tutaj bardzo ważne wydarzenie, mianowicie właśnie Coinbase IPO. I zwróćcie uwagę dalej, rozpoczął się wzrost, zmiana trendu. Zmiana trendu w rezerwie Bitcoina informująca nas, że to może być również i zmiana trendu w cenie Bitcoina, były dalsze wzrosty, odreagowanie, dalsze wzrosty. I zwróćcie uwagę na tutaj to wybicie z, tego, z tej linii, bardzo duży wzrost rezerwy Bitcoina na giełdach. I znowu nasze narzędzie nas o tym poinformowały. Znowu wyszliśmy do stablecoinów. Ja też wyszedłem do stablecoinów przed tym, jak Elon Musk ogłosił, że Tesla przestaje akceptować płatności w bitcoinie. Znowu tutaj ktoś wiedział, że Elon yy, wyda taką informację, że Tesla przestanie akceptować bitcoina. Wiedział, przelał bitcoiny wcześniej na. Giełdy zcentralizowane i był przygotowany na szybką sprzedaż. Ta szybka sprzedaż została tutaj zrobiona. Zaraz po tym, jak Elon ogłosił te informacje na swoim Twitterze, cena zaczęła spadać. E, następnie zwróćcie uwagę: bardzo duży napływ stablecoinów na giełdy zcentralizowane. Cena oscylowała w granicach w kanale 36. 32 tysiące dolarów. Mieliśmy tutaj pewnego rodzaju fut, mianowicie odblokowanie bitcoinów, które należały do Grayscale, których, by the way, Grayscale nie miał zamiaru sprzedawać i ta informacja była również wypuszczona oficjalnie. My z rynku, ja z rynku wyszedłem zaraz po tym, jak tylko Grayscale tutaj przelał te bitcoiny na giełdy, z rynku wyszedłem, tak na wszelki wypadek. Ale później, jak już wiedzieliśmy, że Grayscale nie ma zamiaru tych bitcoinów sprzedawać, to wiedzieliśmy, że też nie ma sensu czekać na spadki do poziomu 26 tysięcy dolarów, tylko trzeba wchodzić w rynek dużo, dużo wcześniej. Tutaj spadki nastąpiły spowodowane strachem niewątpliwie przed tym wzrostem, przed sprzedażą tych bitcoinów. Zresztą to był dodatkowy, dodatkowy wzrost rezerwy. I te bitcoiny, które tutaj zostały przelane na giełdy, spowodowały właśnie te nieznaczne spadki ceny. Ale zwróćcie uwagę, jaka sytuacja była tutaj. Tutaj mianowicie bardzo ważna sytuacja. Elon Musk na konferencji w B World. W B World, na której wypowiadał się bardzo, bardzo, ale to bardzo pozytywnie na temat bitcoina, na temat Ethereum, no i oczywiście na temat Dogecoina. Yy, zwróćcie uwagę. Dalej, zaraz przejdę do tych informacji, natomiast zwróćcie uwagę dalej, tutaj mamy bardzo duży napływ stablecoinów na giełdy scentralizowane. I co to może oznaczać? Czy tutaj będziemy szukać, czy tutaj będziemy spodziewać się kolejnego newsa? Zaraz do tego dojdziemy. OK? I zwróćcie uwagę tak, mamy tutaj Elona Maska. tak? Mamy tutaj Elona Muska, który na konferencji w -World mówi o tym, że Bitcoin jest OK. Na nowo mówi o tym, że Bitcoin jest OK. <laughs> Swoją drogą. Raz mówi, że jest dobry, potem mówi, że jest za dużo energii, potem mówi, że jest OK. I zwróćcie uwagę tak, wcześniej tutaj Grayscale, ten dodatkowy wzrost e, rezerwy Bitcoina, nie spowodowany przez Grayscale, to było od Grayscale'a, e, ten spowodował tutaj te spadki e, i dalej. Szukamy teraz, zwróćcie uwagę, takich dwóch zależności: spadek rezerwy bitcoina, nieznaczny, bo nieznaczny, mało go widać, mało go widać, ale jest, i wzrost rezerwy stablecoinów. W połączeniu z wydarzeniem, które, na którym Elon Musk występował, powoduje odwrócenie się trendu i rozpoczęcie kolejnych, kolejnej fali wzrostów. Dalej szukamy kolejnych sytuacji, gdzie mamy spadek rezerwy bitcoina i wzrost rezerwy stablecoinów. Kolejna fala wzrostów, można powiedzieć, spadek rezerwy bitcoina, wzrost rezerwy stablecoinów. Kolejna fala wzrostów, teoretycznie czy trochę naciągane, nie wiem, sami to ocencie. Zwróćcie uwagę dalej: wydarzenie, bardzo, bardzo wydarzenie, bardzo, bardzo ważne wydarzenie. Salwador wprowadza bitcoina jako oficjalny środek płatniczy w swoim kraju i co się dzieje? Ludzie grają pod to wydarzenie. Tak, jak w sytuacji, gdzie grali pod IPO Coinbase'a. Grają pod to wydarzenie. W momencie, gdy wydarzenie następuje, dosłownie dwie godziny później, cena spada, cena jest dampowana. I po raz kolejny idziemy sobie taką linią, takim trendem bocznym. Chiny delegalizują transakcje kryptowalutowe. Zwróćcie uwagę, cena Spada, oczywiście FUD, oczywiście negatywna informacja, cena spada. I co się w tym momencie dzieje? Ponowny wzrost rezerwy stablecoinów, ale czy my mamy tutaj spadek rezerwy bitcoina po tym FUDzie? Mamy spadek rezerwy bitcoina tutaj, teoretycznie. Mamy potem spadek rezerwy stablecoinów i wzrost rezerwy stablecoinów, także ja bym spodziewał się tutaj jeszcze jakiegoś wzrostu rezerwy stablecoinów. Delikatnego wzrostu rezerwy stablecoinów, do tego, żeby ten trend odwrócić, żeby była ta siła, ta siła, która wybije te cenę ku górze. I jeszcze dodatkowo po tych dwóch, po, po tej negatywnej informacji, gdzie Chiny delegalizują transakcje kryptowalutowe, spodziewałbym się jakiejś dobrej informacji. I czy taka dobra informacja tutaj nastąpiła? A mianowicie, słuchajcie, no tak, nastąpiła. Mamy przecież. Sytuację z Twitterem, gdzie Twitter rozpoczyna akceptowanie płatności w Bitcoinie, a konkretnie nie, nie rozpoczyna akceptować płatności w Bitcoinie, ale rozpoczyna, zezwala na płatności w Bitcoinie, nadawanie tipów swoim użytkownikom w Bitcoinie za pomocą sieci Lightning Network. W związku z czym, słuchajcie, to jest bardzo duże wydarzenie. Zaraz do tego dojdziemy, jeżeli tutaj. E Twitter rozpoczyna właśnie taką yy, roz, rozpoczyna, ro, daje możliwość swoim ludziom, swoim użytkownikom akceptowania płatności yy, <laughs> przelewania, przelewania bitcoinów, dawania napiwków w Bitcoinie, to to może być znowu odwrócenie się tego trendu. To, to może być znowu odwrócenie się tego trendu, tak jak tutaj mieliśmy odwrócenie się tego trendu, gdzie Elon Musk rozpoczął, yy, wy, wystąpił i powiedział o tym, że Bitcoin jest ok na nowo. Tak tutaj może być znowu odwrócenie się tego trendu. Tym bardziej, że mieliśmy bardzo duże wzrosty, jeżeli chodzi o rezerwę stablecoinów. Teraz taki krótki interwał, zwróćcie uwagę. To jest ten, ten interwał. Czy tutaj coś się dzieje? W zasadzie, no, nie za dużo. Yy, mamy. Yy, Trend spadkowy, jeżeli chodzi o rezerwę bitcoina, trend spadkowy, jeżeli chodzi o rezerwę stablecoinów. Mieliśmy tutaj niewielki wzrost e, rezerwy stablecoinów, ale na tyle niewielkie te e, różnice, że nawet te narzędzia nie wysyłają nam przy takich niewielkich zmianach informacji. Ale zwróćcie uwagę, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o hodlerów, przede wszystkim długoterminowych, gdzie ci hodlerzy długoterminowi wielokrotnie, gdzie tutaj był wzmożony ruch na tych e, adresach, Wielokrotnie wieszczyli zmiany, bardzo duże zmiany, bardzo duże wzrosty albo bardzo duże spadki. Tak w tej sytuacji. W tej sytuacji zakończenie wzrostów, rozpoczęcie spadków, zakończenie wzrostów, rozpoczęcie spadków, zakończenie spadków, zwróćcie uwagę, rozpoczęcie wzrostów, rozpoczęcie, rozpoczęcie spadków. Tak? Czy tutaj coś się dzieje? No nic się tutaj nie dzieje. Także możemy spodziewać się jeszcze Kilku dni nudy, ale być może coś się za chwilę zadzieje. W każdej chwili coś się może zadziać. W każdej chwili może się coś tutaj zadzieć, dlatego należy obserwować dane fundamentalne i dane on-chain na bieżąco. Zwróćcie uwagę, wskaźnik stablecoin supply ratio to jest wskaźnik, który jest wyliczany na podstawie market capu bitcoina dzielonego przez market cap stablecoinów. Zwróćcie uwagę, że tutaj jesteśmy przy tej dolnej wstędze Bollingera. A historycznie, gdy byliśmy, gdy byliśmy przy tych dolnych wstęgach Bollingera, to mimo wszystko były bardzo dobre momenty na zakupy, ponieważ cena później była windowana właśnie przez te stablecoiny, które miały na tyle siły, żeby odkupywać bitcoina, i ta cena szła ku górze. W związku z czym. Możemy tutaj spodziewać się naprawdę ciekawych czasów, a zwróćcie uwagę, jak wygląda wykres Ethereum. No na ten moment wydaje się tutaj Ethereum niedowartościowane w stosunku do Bitcoina, tym bardziej, że jesteśmy na takim etapie, gdzie tutaj dosyć dużo zakupów było czynionych historycznie. W związku z czym może być sytuacja taka, że Ethereum teraz nabierze na wartości w stosunku do Bitcoina. Ja bym bardziej obstawiał właśnie taki scenariusz. Jeżeli chodzi o Fear and Greed Index, zwróćcie uwagę, ludzie na ten moment się boją. A kiedy należy kupować? Jak się ludzie boją, czy jak są ludzie, ee, jak, jak są ludzie chciwi? Na razie ludzie się boją. Słuchajcie, na, na razie ludzie się boją, ludzie się wyprzedają. A w związku z czym te tańsze aktywa można od tych ludzi odkupywać. I zwróćcie uwagę, co się będzie działo. W 2022 roku Netflix wypuści dokument na temat skradzionych 250 milionów dolarów, na temat zaginionych 250 milionów dolarów i śmierci multimilionera Gerego Kotena. Netflix wypuści film na temat kryptowalut, gdzie użytkownicy 209 milionów użytkowników Netflixa będzie miało do tego, do tego filmu dostęp. Obejrzy ten film, zobaczy, ile bitcoin kosztował wtedy, ile bitcoin kosztuje teraz. I 209 milionów osób będzie, będzie podekscytowanych i będzie myślało o tym, czy kupić bitcoina teraz, czy może dokupić jeszcze. 209 milionów osób. Na dzień dzisiejszy użytkowników kryptowalut realnych, realnych, moim zdaniem jest na poziomie około 50 milionów 56 milionów. Niektóre dane wskazują na to, że to może być około 100 milionów. Realnie, moim zdaniem, aktywnych użytkowników jest na poziomie około 56 milionów. 209 milionów użytkowników dowie się o bitcoinie w 2022 roku z Netflixa. Kolejny ciekawy news: Cardano ma partnership z Chainlinkiem. Słuchajcie, Chainlink, lider, jeżeli chodzi o Oracle. Cardano, no jeden z liderów, niewątpliwie, jeżeli chodzi o ekosystemy ekosystemy zdecentralizowane. Zwróćcie uwagę. Bardzo ciekawa, ciekawy news dla Chainlinka przede wszystkim. Jeżeli chodzi o Chainlinka, ja tutaj Chainlinka dokupiłem i spodziewam się teraz wzrostów. To jest oczywiście cena do Bitcoina. Ja już do dolara w takiej sytuacji nie gram w sytuacji, w której obstawiam że rynek będzie poruszał się bokiem, nawet jeżeli będzie spadał, ale nie mam na to konkretnych informacji, że będzie spadał na przykład z newsów czy z danych on-chain, to wtedy gram przede wszystkim do Bitcoina i dokupiłem ostatnio Chain Linka w związku z tą informacją. A zwróćcie uwagę, co się dzieje odnośnie właśnie tego chińskiego foodu, e, gdzie Chiny tutaj po raz kolejny banują, jak to się mówi, banują e, kryptowaluty, e, ale banowały już je wielokrotnie, banowały już je wielokrotnie i czy coś się działo tutaj z cenami? No działo się, tak? Tutaj ceny spadały, tutaj ceny rosły, tutaj ceny rosły, tutaj rosły, e, tutaj spadały. Czy te ceny teraz urosną, czy spadną? To, to W zasadzie trzeba, należy sobie zadać pytanie, czy my jesteśmy teraz e, w dołku, czy na wierzchołku. E, obstawiam, że połowa pewnie myśli, że jesteśmy w dołku, połowa myśli, że jesteśmy na wierzchołku. Eee, w związku z czym czy ten news teraz realnie wpłynie na cenę? Być może e, tak krótkoterminowo już wpłynął na cenę, ale długoterminowo zwróćcie uwagę, e, że te informacje no, nie mają tutaj większego znaczenia, tym bardziej, że e, no Chiny, jak to Chiny. Chiny? W Chinach nielegalne jest wiele różnych firm. Facebook nie, nie działa w Chinach, YouTube nie działa w Chinach, a mimo wszystko takie firmy bardzo dobrze sobie na świecie radzą, ale zwróćcie uwagę, chińska Alibaba, tak, czyli chińskie Allegro, przestaje sprzedawać koparki kryptowalut. No i przestaje sprzedawać koparki kryptowaluty. Dlaczego? No bo mają prezesów, mają, za, mają prezesa, mają zarząd. Oni muszą, oni podlegają, podlegają chińskiemu rządowi, oni muszą Robić to, co chiński rząd im każe, więc oni po prostu to przestają sprzedawać. Już nie mogą tego sprzedawać, ponieważ to jest firma, jak to się mówi, scentralizowana. Wiele firm również ucieka z Chin, w związku z tym, foodem. Huobi, Bitmart, inne giełdy uciekają z Chin. Mówią o tym, że przestaną, że usuną wszystkie konta, wszystkie chińskie konta użytkowników do końca roku albo na przykład do końca listopada te konta zostaną usunięte, także słuchajcie, to są giełdy zcentralizowane, one również podlegają tamtejszym jurysdykcjom, natomiast kto nie podlega tamtejszym jurysdykcjom? No giełdy zdecentralizowane, czyli protokoły, tak? I tutaj e, CEO Crypto.com wypowiedział się na ten temat, że właśnie jak na ironię chiński ban na e, kryptowaluty może spowodować masywny, masywny e, wzrost, e, jeżeli chodzi o DeFi e, i to może być właśnie tutaj następna e, fala wzrostowa, i to się już zaczęło dziać. Zwróćcie uwagę, lider, jeżeli chodzi o DeFi, Uniswap w ostatnim tygodniu plus 11% w stosunku do dolara. E, tutaj DYDX, e, czyli jedna z takich nowszych giełd e, zdecentralizowanych, kryptowalutowych. Niedawno mieli również e, swój listing na Krakenie. Również o tym nasze narzędzia informowały. Bardzo duży wzrost, wolium, mają teraz większy, mieli teraz większy wolium dzienny niż Coinbase, słuchajcie. Bardzo dobry wynik. To jest właśnie ta giełda. E, moim zdaniem, no, bije na głowie, jeżeli chodzi Uniswap, chociażby o to, o ten sam Wygląd tak user experience jak to wygląda. Zwróćcie uwagę kto kupował na tym chińskim fudzie. Instytucje kupowały na tym chińskim fudzie. Instytucjonalni inwestorzy. Portfele kryptowalutowe, które posiadały więcej niż posiadają więcej niż 1000 bitcoinów. Liczba takich portfeli wzrosła w trakcie tych spadków. Wzrosła w trakcie tych spadków. Zwróćcie uwagę tutaj kolosalne, bardzo duże wzrosty tacy ludzie którzy posiadają powyżej 1000 bitcoinów w tym momencie dokupują dokupują bitcoiny e, po to żeby na nich zarobić. I wracamy teraz do Twittera i do Salwadoru. Zwróćcie uwagę, z czego korzysta Twitter, z czego korzysta Salwador? Mianowicie z Lightning Network. Lightning Network, czyli warstwy na Bitcoina, która pozwala na szybkie i bardzo bardzo tanie płatności, transfery bitcoinowe, transfery bitcoinów. Tutaj ta sieć Lightning Network osiąga szczyt, jeżeli chodzi o liczbę węzłów. Ponad 15 tysięcy węzłów na dzień dzisiejszy. I teraz zwróćcie uwagę na e, prostą rzecz. Salwador, ponad 6 milionów mieszkańców Salwadoru, którzy w tym momencie mają dostęp do płatności w Bitcoinie, którzy powinni przyjmować, akceptować, przyjmować płatności w Bitcoinie. Dalej, Twitter. 206 milionów użytkowników Twittera na dzień dzisiejszy. Słuchajcie, 206 milionów w porównaniu do rynku kryptowalut, realnych użytkowników, 56 milionów aktywnych. Twitter ma 206 milionów użytkowników. Tyle osób na dzień dzisiejszy, tylu ludzi na całym świecie, już za chwilę będzie coraz częściej dowiadywało się o bitcoinie, o możliwości tanich i szybkich płatności bitcoinem. Tylu ludzi na całym świecie. Także. Jak dla mnie to jest bardzo, bardzo, ale to bardzo bycza informacja. To może być również moment, w którym ten trend się zmieni. Czy on się zmieni, czy będzie to trend wzrostowy, czy może jeszcze będą spadki? Oczywiście tego nikt nie wie. Należy nadal obserwować dane fundamentalne i dane on-chain, i dane techniczne również. Ale na dzień dzisiejszy jest to informacja bardzo, bardzo bycza. Także na dzień dzisiejszy. E, pomimo tego, że mogą się pojawić jakieś spadki, ja osobiście w rynku jestem. Nawet jeżeli miałyby pojawić się spadki do 38 tysięcy, ok, będę się cieszył, będę dokupywać, ponieważ taka informacja długoterminowa to jest bardzo, bardzo bycza informacja. I zwróćcie uwagę: e, na sam koniec, w Rational Root na Twitterze porównał tutaj poprzednie cykle porównał cykl 2013, sami się przypatrzcie, jak to wyglądało, 174 dni, 197 dni, 17%, 17% spadków, tutaj 11%, 34% spadków, to co wam mówiłem, to 36, to jest tutaj, wyliczyli na 34, tutaj mamy 167 dni i tutaj mamy te 58% spadków i tutaj mamy 23% spadków, no i teraz możemy się zastanowić, czy Tutaj pojawią się wzrosty, tak jak w poprzednich cyklach, czy też nie? Sami możecie sobie na to pytanie odpowiedzieć. Na dzień dzisiejszy to wszystko. W opisie pod filmem znajdziecie linki do narzędzi, o których mówiłem na samym początku: do tych narzędzi, które wysyłają powiadomienia: update on-chain co 6 godzin, 4 razy na dobę i również alarmują o nagłych zmianach w rezerwie bitcoina i rezerwie stablecoinów na giełdach centralizowanych, także na dzień dzisiejszy to by było na tyle. Wszystkiego dobrego, niech hosta będzie z nami.